Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Słyszeliście Państwo, jak przeszło z 7 dzisiaj na 8 już listopada 2016 roku. I tu w Polsce, cicho być, cicho sza, tu w Polsce i w Buwie, polscy studenci tutaj z Polski, tu stąd, z polskiej wsi, ze wsi do wsi, ze wsi małej do wsi dużej, Warszawa, no bo Warszawa jest największą wiochą na płocie, proszę Państwa. I oni tam szepcą, chrz, chrz, cicho, cicho sza, gdzie szepcą? No tu w Buwie, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, nad samą Wisłą, mówię, że nad samą Wisłą tam wilgotno, w tej bibliotece, tam jest mokro w tej bibliotece. Cicho być i cicho sza. Zobaczymy, co wybory nam przyniosą, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Zobaczymy, co to nam da, co to przyniesie, co to z tego będzie, co to będzie z tego wszystkiego. Zobaczymy, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Więc spotkania informacyjne z załogą. Wszyscy są zaskoczeni pogłoską, że zakład należący do katowickiego holdingu węglowego mógłby zostać przekazany do spółki restrukturyzacji kopalni. Górnicy boją się o miejsca pracy. Uważają, że przedstawiciele rządu powinni do nich przyjechać. Przez 6 lat mamy cały czas zyski. 190 milionów sprowadziliśmy do holdingu. Oni chcą nas zamykać. To coś jest nie tak. Ten rok co tam będzie na minusie, ale przez 2-3 miesiące tak się zbilansujemy. Teraz nowe ściany ruszają. Rząd zapowiadał, że nie będzie zamykać kopalni. Pania, jednak wygląda to wszystko inaczej. No, dobra zmiana. Nie ma zamiaru tu przyjechać w ogóle do nas. Chcielibyście, żeby ktoś przyjechał, żebyście mogli porozmawiać? Oczywiście, że chcieli. Oczywiście. Jak najbardziej. Z górnikami z kopalni Wieczorek w Katowicach rozmawiała Daria Klim-Zastępień. Domowych kaczek i kur lepiej nie wypuszczać z zagrody, a wszystkie przypadki martwych, dzikich ptaków zgłaszać lekarzom weterynarii. To zalecenia po zdiagnozowaniu na Pomorzu Zachodnim wirusa ptasiej grypy u 73 zwierząt. To kaczki i mewy. Sebastian Wierciak. Nie ma żadnych wątpliwości, że martwe ptaki znalezione w okolicach Lubczyny i Żalnej Łąki nad jeziorem Dąbie padły z powodu ptasiej grypy, przyznaje rzeczniczka wojewody Agnieszka Muchla. Wyniki badań potwierdziły, że jest to ptasia grypa pod typ H5N8. Według naukowców, lekarzy jest niegroźna dla człowieka. Za to wyjątkowo zjadliwa dla innych ptaków. Teren zapowietrzony obejmuje 3 km w promieniu od znaleziska, a teren zagrożony 10 km obejmuje powiaty szczeciński, policki i goleniowski. Mimo znikomego zagrożenia dla ludzi lepiej nie ryzykować, ostrzega Marzena Białowolska z Fundacji na rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. Podczas spacerów do karmienia ptactw unikamy kontaktu bezpośredniego z nimi. Nie pozwalamy naszym dzieciom zbierać piór tychże ptaków, no i też unikamy odchodów. Wirus ginie w temperaturze 90 stopni, gotowane jajka i kurcze pieczone są zupełnie niegroźne. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, Tok FM. Parkingi w Sopocie w sobotę będą za darmo. Miasto podporządkowało się decyzji sądu administracyjnego, który stwierdził, że pobieranie opłat od kierowców w dni wolne jest nielegalne. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski liczy jednak, że Sejm jak najszybciej zajmie się projektem zmian w ustawie, dających samorządom wolną rękę w tej sprawie. To mieszkańcy razem ze swoimi radnymi, z prezydentem miasta, z burmistrzem miasta powinni decydować o tym, jaka jest organizacja ruchu w danym mieście, a nie odgórne ukazy. To stanowisko podziela Związek Miast Polskich, argumentując, że każda miejscowość o turystycznym charakterze ma problem z brakiem miejsc na postojach. Wprowadzenie opłat zachęca turystów do korzystania z komunikacji zbiorowej. To wszystko teraz. Kolejne informacje Tok FM o 15.40. Pogoda. Do końca dnia na wschodzie i północy kraju może padać deszcz ze śniegiem. W górach śnieg lokalnie niewykluczony, zwłaszcza na wybrzeżu. Marznący deszcz na termometrze może padać już 3 stopni śnieg, w Toruniu i Poznaniu, do 6 w Katowicach i Krakowie. Radio Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Barbie Baby Langstrom Extra. Odkryto ptasią grypę i cicho być tu w Polsce, bo Ameryka głos podnosi, bo Ameryka głosuje. Cicho być tu w Polsce, bo Ameryka głosuje. Buziaczki, proszę jeść kaczki. Obudź się, Polsko. Reklama. Światło podgląd.
Agnieszka Lichnerowicz, w naszym studiu w Krakowie jest profesor Michał Śliwa z Uniwersytetu Pedagogicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Zbliża się 11 listopada. Dużo będziemy mówić o niepodległości, bohaterach niepodległościowych, a więc w tym kontekście właśnie warto przypomnieć postać Ignacego Daszyńskiego. Nie wiem, czy pan się, profesor, zgodzi, ale jednak w ostatnich dwóch dekadach... W buwie dzisiaj cicho być. Polska wiocha, polscy studenci, cicho być. I to jest niepokojące. Cicho być. Tak do, jakby cicho być. Powiedzieć do wyjaśnienia, do wytłumaczenia. Oczywiście socjaliści z Daszyńskim na czele nie mogli mieć dobrej opinii, dobrego wizerunku w drugim okresie powojennym, czyli w czasach Polski Ludowej, bo wiadomo, jaki był stosunek, prawda, ówczesnego obozu władzy do przeszłości socjalistycznej, do tej tradycji, prawda, i tak dalej. To niech pan powie, panie profesorze, wprost, jaki był. Był negatywny, prawda, w znacznym stopniu, przynajmniej, prawda, do lat 70. No, negatywnie się pisało o Polskiej Partii Socjalistycznej, o jej politykach, przywódcach. Radio Conchita. Proszę państwa, no cóż, musi być cicho w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Buwie na Dobrej 5-56 nad samą Wisłą. Musi być cicho. Polscy studenci szepcą, czasem pójdą na mszę, na górkę, prosto i w lewo do świętej Anny i tam trzeba się modlić. Tam trzeba się wymodlić. Cicho być, głosu nie podnosić. Tu w Polsce, a tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, tu nie masz prawosławnych, tu nie masz mormonów, a tylko oszuści, szepcący, ale dobrze, że chociaż szepcą, bo tu w Polsce musi być cicho. W Ameryce Amerykanie głosują i tam jest dobrze. Cicho, cicho. Paru lat, w ostatnim roku jeszcze się po prostu nasilił, prawda? Że niestety dzisiaj mówić o socjalistach, mówić o Daszyńskim jest bardzo po prostu trudno, że początkowo, zresztą jakby powiedzieć, ta opcja neoliberalna eliminowała te wszystkie wyobrażenia i te wszystkie wartości, które były związane właśnie, no, właśnie z socjalizmem, no a w ostatnim czasie znowu jak pojawiły się te nowe polityki historyczne, nowe jakieś wyobrażenia przeszłości, prawda, gdzie już po prostu w ogóle nie ma, jakby powiedzieć, śladu po tym, co było tak piękne, tak demokratycznie. Oczywiście Kurczaczek tu się podstawia ze swoimi danymi statystycznymi. Proszę państwa, ekonomia to jest dopiero ekonomia. To jest wyższa ekonomia XXI wieku, proszę państwa, gdzie mamy tutaj dwa kąta. Jakie dwa kąta mamy, proszę państwa? Druga, trzecia linijka. Kąta T-Mobile'a. T-Mobile jako ta pluskwa milenijna, która unosi się nad Warszawą, chce ludzi złapać na abonament, a więc, proszę państwa, parę złotych zapłacisz, może złotówkę, może za darmo, a potem przyjdzie 150, 200 złotych do zapłacenia, ciut więcej może na początek, ale potem przez dwa lata będziesz płacić 50 zł abonament, coś ty, to mało, będziesz płaciła 80, 90 zł i 100 i więcej, jeżeli cokolwiek tam przekroczysz. Także no to pierwsze konto, proszę państwa, to jest konto pocztowe, które jest na razie na minusie, ale można wpłacać, nie zaszkodzi. Tutaj druga i trzecia pozycja to jest T-Mobile, bo to wszystko idzie na ten T-Mobile, na tę pluskwę milenijną, proszę państwa. Tak.
tutaj konto pocztowe następne, bo to i kurczaczek ma, Michałek Dawidek ma konto pocztowe, ale to idzie na jedno. On tutaj też założył Play. T-Mobile Play, mamy Play. Teraz ma nowy telefon, kupił na Play. Będzie miał pewnie na jedno i to samo. 94 się zaczyna. Potem tutaj mamy Spółdzielnia Sław. Tutaj ta spółdzielnia, co tu wysyła na Saskiej, pełno ma różnego rodzaju pracowników. Obcinają drzewa, pół roku już tutaj, bo było zagrożenie, drzewo się połamało, to obcinają pół roku drzewo. Tutaj mamy konto Orange, proszę Państwa. Miałam problemy, bo sprezentowałam telefon Mareczkowi i zaczyna się od 28. On nie płacił, bo się rozpił. Potem ja zabrałam te dwa numery, inny PIN, inny PUK na moje i dalej to opłacam, ale Orange jest bardzo drogie, bardzo drogie. Orange konkuruje z T-Mobile'em, proszę Państwa, i Orange też jest takie Orange, a T-Mobile też takie różowe, czyli pluskwa Orange różowa, pluskwa milenijna, albo może jeszcze przedmilenijna, bo ten okres tysiąca lat chrystusowy jeszcze się nie zaczął. Okres milenijny chrystusowy dopiero się zaczął. Jeżeli Państwo nie widzicie tego z bliska, to może Państwo to zobaczycie z daleka. Póki co, proszę Państwa, mamy tutaj El Mercedes. Wszystko to, co stało się zdobyczą wieku XX. El Mercedes jest kanałem na YouTube. Mercedes, nawet możesz je razem napisać. To jest kanał internetowy, który ma 40 tysięcy filmów. Są też i potrzebne, ale można się tego El Mercedes trzymać. Tutaj Państwo macie to wszystko. W państwie narodowym. Dobre, to na misiaczkach naszych kochanych. To znaczy właśnie te idee, jak rozumiem, proszę mnie poprawić, były fundamenty. I tutaj Państwo widzą, że drugi i trzeci jest T-Mobile. Tutaj jest 94, zaczyna się Play. No i jak ten Dawidek wziął drugi telefon na Play, to jemu to wejdzie na 94 konto Play. Jeszcze raz przypominam, konto pocztowe jest jedno, konto pocztowe jest drugie, no i tutaj od 90 na terenie Królestwa Polskiego, Sław. Niewiele też tak, spółdzielnia Sław, która tutaj już ten dom chciała nam blokować, to wszystko druty wkładając i bolce, jak Janek Witek umarł, ale my tutaj mamy poprzez właśnie nadajemy radio przeprowadzenie gruntownych reform społecznych, po prostu stworzyli podstawy prawne, podstawy ustrojowe, stworzyli ten fundament. Radio to KFM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Radio to KFM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. I to wszystko Państwo widzicie i z bliska, i z daleka, w mniejszej rozdzielczości, w większej rozdzielczości. Pozdrawiamy serdecznie. O, jak dobrze widać. A buziaczki przesyłamy. Mieliśmy dużo przeciwników, ale to wiecie Państwo, Jezus Chrystus chyba miał jeszcze więcej przeciwników, że skoro przyszedł do swoich, a oni go zabili, no to prorok Izajasz 700 lat wcześniej rozpisał proroctwo, że myśmy go zabili. Tutaj znowu jakaś platforma staje, znowu coś pod Saską, dookoła mostku się dzieje. Ten mostek chyba na Saskiej przejdzie do historii. Jeszcze jakiś czas wcześniej nie było przejścia na Gocław. Tutaj nie było tego mostku. I tak jak jest obok tam na ulicy Międzynarodowej,
Kończy się to wszystko na trasie Łazienkowskiej, która potem w prawo jak jedziesz przechodzi w ulicę Ostrobramską, a ta trasa Łazienkowska w lewo jak idzie, to idzie do Uniwersamu, który już zniknął, będzie nowy Uniwersam. Ale proszę się nie przejmować, kto walczy o swoje, no to będzie wiedział, że Uniwersam w sumie jest, to znaczy będzie nowy. Ale oni tak kręcą tutaj w Warszawie, że jak państwo do tramwaju wejdziecie stołecznego miasta Warszawy czy autobusu, to nawet godziny nie ma, że jak wpadniecie nie tu, bo to linia, trasa skrócona, na przykład 521 była cetka, tylko do wiatraczna i też on nie stanie tak normalnie jak na przystanku, tylko zawróci dookoła, że staruszka, nie daj Boże, będzie musiała iść z powrotem, przez kilka przejść przechodzić. To jest chamstwo. Bo 521 jak mi, przynajmniej ja to jeszcze chodzę, prawda? Ale jak mi zależy na czasie, to po co mam przez kilka przejść przechodzić, jak on z powrotem na Falenicę już się nakierowuje? No to po co? Nie mógłby tutaj stanąć? Gdzie w kierunku ludzie jadą dalej, a nie zakręca. Także proszę państwa, komunikacja w Warszawie jest fatalna. Potem rozmataczone jest to wszystko, co macie na telebimach. Bo tak jak podkreślam, nawet godziny nie ma, a są głupoty. Takie dla dzieci, ja rozumiem, że są fajne rzeczy, ale to, że nie bądź monsterem, to już takie jest podglądanie ludzi, czy ktoś nie jest monsterem. Po co to robić? Myśleć pozytywnie, myśleć dobrze. Także zapraszamy do autobusów, do tramwajów, nie kupuj żadnego autobusu. Mercedes L. Przykryłam tę nazwę Mercedes, żebyście już nie kupowali, bo tu na Saskiej na przykład, jak się patrzy, to wszystko stoi. Smrodu, co nie miara. Poumieramy na raka, proszę państwa. A w Ameryce mają jeszcze gorzej, bo jak wybiorą Trumpa, to straszą tutaj, proszę państwa, jakąś wojną. A Radio Maria mówiło bardzo pozytywnie o Trumpie. Radio Maria mówiło dobrze o Trumpie. Natomiast ta Hillary Clinton powiedziała, że Polskę podstawi w stan oskarżenia za sprzeniewierzenie majątku Żydom. Ja mówię, jak to? Skoro oni... To, że zniknęły 350 miliardów, nie wiadomo ile w ogóle, ale straszne krocie miliardów. Kamienice zabierali, oczyszczacze, wyczyszczacze kamienic. Nawet to, co my tutaj, czego doświadczyłyśmy na Saskiej Kępie, odnośnie też sądów na teren Polski, proszę oglądać w El Mercedes. Dowiecie się w kanale El Mercedes tego i owego, w mniejszej rozdzielczości, większej, z bliska i z daleka, obrotowo, ruchomo, góra, dół, lewo, prawo i w różny jeszcze inny sposób. I nawet ten zamach stanu, bo właśnie na posiedzeniu Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, gdy się wahali, Felix na przykład. Czyli jak on jest, panie profesorze, tak? dwa ugrupowania lewicowe pozaparlamentarne wczoraj, od wczoraj domagają się pomnika w Warszawie, bo nie mamy. W Krakowie właśnie, jest. To jest bardzo przykra sprawa, bo obok Piłsudskiego, obok Romana Dmowskiego, Wicentego Witosa, winien jeszcze stanąć pomnik, prawda, Ignacego Daszyńskiego, czy wreszcie również Wojciecha Korfantego, że jednak ta piątka symbolizowała te różne nurty, różne wyobrażenia Polski, prawda, i tak dalej, i jak najbardziej na to zasługuje. I przykre, że do tej pory jeszcze Ignacy Daszyński, wielki, jak mówię, człowiek, wielki mąż stanu, który wydatnie przyczynił się do odrodzenia niepodległości Polski, do tej pory właśnie czegoś takiego po prostu nie ma, że wokół tego się toczą spory, powstają konflikty, prawda, i tym podobne. Jest to przykre i niedobrze to świadczy, jakby powiedzieć, o nas, prawda, co zresztą zauważał zawsze Daszyński i nie tylko, bo inni ludzie na to wracają, że nami, Polakami, nie jest łatwo rządzić. Rządzi się po prostu, że my się szybko konfrontujemy. Komplement czy zniewaga. Bardzo dziękuję panie profesorze. Także trzeba to dać, znaczy to dać Daszyńskiemu, co się mu od nas, od społeczeństwa należy. Profesor Michał Śliwa z Uniwersytetu Pedagogicznego był państwa gościem w naszym studiu w Krakowie. Bardzo dziękuję panie profesorze. Ignacego Daszyńskiego wspominaliśmy.
Informacja to podgląd. Reklama. Oferta specjalna. Teraz w sklepach Euro. 50 cali Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2390. LED TV 32 cale. Sharp za 799. Laptop Acer Intel Core i3 za 1590. Pralka Samsung EcoBubble Slim klasa A+++ za 1299. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Zapraszamy na historyczną, limitowaną wyprzedaż modeli Forda z rocznika 2016. Tylko teraz Fordy Transit, Transit Custom, Transit Connect z atrakcyjnymi rabatami. Nawet do 35 tysięcy złotych w ofercie dla firm. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. W najnowszej polityce Ameryka podzielona, także USA ma swój PiS. A ponadto 11 listopada, ukradzione święto, polityczne ekshumacje. Za co te 4 tysiące? Falanga idzie do wojska. Piwna rewolucja. Tygodnik Polityka. Już w sprzedaży. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Basiu, jestem w Kauflandzie. Co mam kupić? Nie pamiętasz? Na Świętego Marcina najlepsze? Właśnie, wieprzowina czy wołowina? Jasiu, gęsina. Na Świętego Marcina najlepsza gęsina. Teraz w Kauflandzie gęś mrożona 9,99 za kilogram. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok FM. Zbliża się 15.41. Elżbieta Mazur, zapraszam. Jutro w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie z minister edukacji, wojewodami i kuratorami w sprawie reformy oświaty. Zapowiadając to, premier Beata Szydło zapewniała, że rząd przygotował pełną informację o reformie. Rodzice mogą o nią pytać w każdej szkole. Dziś rząd przyjął projekty ustaw likwidujące gimnazja i przywracające 8-letnią szkołę podstawową. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zebrali się w sprawie nowego regulaminu Trybunału. Chodzi o uregulowanie zasad wyboru kandydatów na prezesa Trybunału przedstawianych prezydentowi. Dziennikarze nie mają dostępu do części budynku Trybunału, w którym ma się odbyć zgromadzenie. Krótko przed 15.30 gmach Trybunału opuścili sędziowie Julia Przyłębska i Mariusz Muszyński. Wsiedli do samochodów i odjechali. Oboje wybrani przez Sejm tej kadencji. Julia Przyłębska wczoraj odmówiła udziału w posiedzeniu Trybunału. Mariusz Muszyński to sędzia, który nie jest dopuszczony do orzekania. Amerykanie wybierają nowego prezydenta, a kandydaci do ostatnich chwil szukali poparcia także w świecie sportu. Na ostatniej prostej asa z rękawa wyciągnęła Hillary Clinton. Kandydatkę demokratów poparł mistrz NBA LeBron James. Czy to pomoże w walce o Biały Dom? Krzysztof Sandecki. LeBron James, przez wielu uważany za najlepszego koszykarza świata, pojawił się w swoim rodzinnym Ohio na jednym z ostatnich wieców wyborczych Hillary Clinton. Ta kobieta zapewni nam najjaśniejszą przyszłość. Mówił zawodnik Cleveland Cavaliers i nie jest jedynym sportowcem, który oficjalnie poparł kandydatkę demokratów. Zrobili to też inni koszykarze Magic Johnson czy Karim Abdul-Jabbar oraz szefowie NBA, a także łyżwiarka Michelle Kwan, legendy tenisa John McEnroe i lekkiej atletyki Carl Lewis oraz bolista Alex Rodriguez. Donalda Trumpa popierają głównie sportowcy równie ekscentryczni, co sam kandydat republikanów. Dennis Rodman, Mike Tyson czy Hulk Hogan. Krzysztof Sandecki, Tok FM. Więcej o gorącym wyborczym dniu w Stanach Zjednoczonych w informacjach Tok FM za niespełna 20 minut. Głównie polscy studenci, cichosza dzisiaj, cichosza.
Krakowscy naukowcy dowiedli, że poziom zanieczyszczenia w mieście to dno i zalegający na ulicach kurz i pył. Dlatego mieszkańcy przez 2 dni w tygodniu będą musieli przeparkowywać samochody, by można było umyć pod nimi ulicę. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania rozpocznie porządki od ulicy Lea, zapowiada Piotr Kamarnik z Urzędu Miasta. Będzie eksperymentalnym poligonem. Chcemy dogadać się z mieszkańcami, żeby wiedzieli, że na czwartki od tej do tej prosimy, by na ulicy samochody nie parkowały. Miasto porówna potem poziom zanieczyszczenia przed i po myciu ulicy. Jeżeli będzie dobrze funkcjonować, to chcemy tego organizacji ruchu z zakazem parkowania. Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I nie chcieli usunąć samochodów z jezdni. Tym razem podobno ma być inaczej. Za chwilę prognoza pogody, a pełne wydanie informacji Tok FM o 16. Przed nami wieczór z przelotnym deszczem, deszczem ze śniegiem w wielu regionach. W górach z kolei opady śniegu. W całej Polsce już wszędzie będzie mroźno od 0 do 5 stopni, minus 5. Stąd ostrzeżenie dla kierowców, bo drogi będą szybkie. Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę nie bać się szatana. Jahwe jest mocną wieżą. Pismo Święte mówi, jak co się tylko dzieje złego, módl się do Jahwe, wzywaj imienia Bożego, Jahwe, Jehowo ratunku i Jehowa udzieli pomocy. Jehowa to jest polskie słowo spolszczone. Słowacki napisał, że drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Dzisiaj przeglądu prasy tak bardzo nie będzie, a to dlatego, że już zaczęło się głosowanie. W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56. Cicho być! Cicho sza! Dlaczego? Dlatego, że tu Polska. A, cicho być. Nie gadać. Do Orange, na pocztę. Nie gadać. Ja tego nie będę odczytywała. Jak co? To proszę pisać. Proszę napisać, żeby coś tam widniało, żeby było widoczne. Napisy, cyfry, litery arabskie, nawet mogą być greckie i hebrajskie. Serdecznie zapraszam. Oczywiście bądźmy patriotami. Wiele kobiet głosuje w tym wczesnym głosowaniu. To jest znów punkt dla Hillary Clinton. Minus dla Hillary Clinton taki, że nie tak wielu czarnoskórych, jak przed 4 lata. Nie mieli do wyboru pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, tutaj niestety Obamie nie udało się zaktywizować tak tej grupy społecznej. Zobaczymy, jakie będą ostateczne rezultaty. No tylko, że warto pamiętać, że ta liczba głosów niekoniecznie musi się przekładać na przykład na poparcie Clinton, nawet jeżeli to głosują na tym osi, bo musimy wiedzieć także, gdzie głosują. Jeżeli głosują w Stanach, w których i tak Clinton nie wygra, no to niestety te głosy nie mają większego znaczenia dla niej jako kandydat. A ty dziś będziesz spał w ogóle? Ja myślę, że dość... Ja liczę na to po cichu, że nie... Dowiemy się o tym, kto wygrał dość wcześnie. Po pierwszej nocy, tak? Znaczy, no, po tych... Powiedzmy, bo z tego, co ja rozumiem... Po tych Stanach Wschodnich już tak, wiele wiadomo. Bo powiedzmy tak, że uważa się, że o wyniku wyborów zadecydują wyniki, tak powiedzmy, w 7 stanach. Mniej więcej. I żeby Donald Trump wygrał wybory, no to musi zdobyć 5-6 z tych 7 stanów. To jest te 7 stanów obrotowych, czy tam wahadłowych, różnie się je nazywa. Czyli to nie jest Kalifornia, gdzie i tak wiadomo, że Hillary Clinton wygra. No to są te stany, które no, mogą różnie głosować, albo widać tendencję, że zmieniają swoją ogólną preferencję. I o godzinie 1 nocy polskiego czasu głosują mieszkańcy Florydy. Kończą głosować mieszkańcy Florydy. No i rozumiem z tego, tak wynika z tych analiz, że Hillary Clinton zdobędzie wygra na Florydzie, to w zasadzie można prawie już powiedzieć, że wygrała. Floryda pod względem liczby głosów elektorskich to jest 3 ex aequo z Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych. Kalifornia jest największa, później tam wygrywają demokraci, później Texas, później zwycięży prawdopodobnie Donald Trump, dalej Nowy Jork, gdzie znów zwycięży Hillary Clinton.
A później Floryda. Jeżeli uda się wygrać Clinton na Florydzie, to rzeczywiście byłoby jakimś potężnym zaskoczeniem, gdyby Trumpowi udało się z takiej sytuacji wyjść. No ale to niestety nie zmienia faktu, że ciągle szanse Trumpa na tę prezydenturę są. A to moim zdaniem dość niebezpieczna sytuacja. A ja myślę, że właśnie niech ten Trump wygra. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi boją się strasznie, co to będzie, a Radio Maryja bardzo popierało Trumpa. Ja to nie dlatego, że Radio Maryja popierało Trumpa, tylko dlatego, że coś nowego będzie, bo ta to tylko wciąż i ta linia żydowska i inwigilacja Ameryka, Żydzi z Ameryki. Janek Maciej Witek mówił, to jest jego autorstwa, że oni tam z Ameryki całą Polskę to inwigilują. Ba, nawet podsłuchiwali tę Niemkę, proszę Państwa, Merkel. Co ona tam mówi do męża, co mąż do niej, co oni tam robią? Co tam się dzieje? No to po co to komu potrzebne? Ty tylko od swojego tyłka się kręcić. Niech ciebie nie interesuje za bardzo. Także proszę Państwa, ja zaraz będę w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. No to co tutaj mamy, ten budynek, to co Państwo widzą, prawda? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego zaatakował szatan, no bo ogólnie Warszawę zaatakowała pluskwa milenijna, Warszawę ogólnie. A tutaj w tym budynku, jak Państwo wejdą na górę, to są różne książki. Jakoś tak sami swoi, jak wejdą na górę, pierwsze piętro, proszę Państwa, to gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie, pierwsze piętro i nie drugie. Czyli są książki na temat papieży, religioznawstwo, Jana Pawła II, religioznawstwo. Zapraszamy. No i że te buziaczki Państwu przesyłamy. I o tych zmianach można dyskutować, tylko że z Trumpem nie da się normalnie dyskutować. Dlatego Radio Conchita, gdy nadaje Radio Conchita, nie bój się, nie bój się. Dla Clinton, a nobilitujące dla Trumpa. To jest taki wybór. 4 lata tego samego, co jest. Niekoniecznie. Że w społeczeństwie, które ewidentnie poprzez swoje postawy wyborcze pokazuje, że ma dosyć tej polityki, jaką jest, no to jest ciąg dalszy. Nie do końca prawda. Po pierwsze dlatego, że chociażby jeżeli spojrzymy na rankingi poparcia dla Baracka Obamy. Fantastycznie, to znaczy 57% to jest najlepiej od roku 2012, czyli momentu, kiedy jak gdyby płynął jeszcze na fali zwycięstwa w poprzednich wyborach. A w porównaniu do innych prezydentów, to jest porównywany często na przykład do Ronalda Reagana. Ma lepszy wynik niż Ronald Reagan, uznawany za jednego z najwspanialszych prezydentów, a na pewno jednego z najbardziej popularnych. Więc to już jest kontrargument do tego, że wszyscy są niezadowoleni z tego, gdzie Stany Zjednoczone zmierzają. Gdzie Stany Zjednoczone zmierzają, tylko o klasę polityczną. Ale tu jest jeszcze inny kontrargument. Tutaj to się powołam, to jest inny kozłowski argument z czystej polityki, która dzisiaj, jak rozmawialiśmy, mówiła, zwróćmy uwagę na coś takiego. Czy Trump wypromował jakiegokolwiek innego kandydata? Czy wypromował jakikolwiek ruch? Czy jakikolwiek kandydat, którego Trump namaścił, poparł, zyskał społeczne poparcie? Powiedzmy jeszcze tylko, chodzi o ten dylemat, że wyborom prezydenckim towarzyszą wybory wiele innych głosowań, między innymi część do amerykańskiego kongresu, i rzeczywiście sytuacja była taka, że ci kandydaci, którzy starają się o reelekcję czy o miejsce w kongresie w tym rozdaniu tegorocznym, no nie chwalili się, że są w tej samej partii, co Trump, a mimo to będą prawdopodobnie wybierani, większość uzyska ponownie mandat. Nie mamy tutaj jakiejś takiej dramatycznej zmiany. Mamy tylko jednego Trumpa, który rzeczywiście zadziwia wszystkich, ale nie jest też tak, że Amerykanie na innych polach dają wyraz swojemu niezadowoleniu z klasy politycznej. No po pierwsze. Po drugie... Na pewno nie, że wszyscy są niezadowoleni, ale widać, że duża społeczeństwa, część społeczeństwa jest niezadowolona. Myślę, że to jest podobny mechanizm, jak u nas z aferą też mogą. To znaczy Hillary Clinton i to, że te maile, tak, nie wiadomo trochę dlaczego na tych serwerach prywatnych trzymała. I dużo takich wydarzeń, no jakby stało się ona symbolem po prostu tego złego. Tak, ale tutaj znowu trzeba przypomnieć, jak krótką pamięć mają niestety czasami wyborcy, bo poparcie dla Clinton w latach poprzednich, chociażby pod koniec pierwszej kadencji Baracka Obamy, kiedy odchodziła ze stanowiska sekretarza stanu, było bardzo duże. Mało tego, jak przypomniał taki publicysta Ezra Klein na portalu Vox.com, był
były, zastanawiano się, czy może Barack Obama nie pozbędzie się Joe Bidena jako wiceprezydenta. No i nie cześć, Marek, mamy dziś jakieś wernisaże? Nic nie wie, za to i dobrze, ja też nie lubię, bo jak taka pogoda. Teraz Ameryka głosuje, prawda? Będziemy podglądać, no, co tu się dzieje. No, no, a jesteś w Warszawie, kochany, tak? Po drugie chciałem pokazać, że to nie. No dobrze, to zdrówka, papa, Renacie po prostu. I dlatego wszyscy głosują na Trumpa, no bo jak wyjaśnisz to, że kandydaci Trumpa nie zyskują poparcia, a jednocześnie, no, w jakim sensie... Marek Zajączkowski mówi, że on nic nie wie. No, czyli prezydent, najwyższy urzędnik w państwie, ma tak dobre notowania. No to jak wyjaśnisz to, że kompromitujący się tak często swoimi wypowiedziami i przeszłością kandydat ma szansę pokonać tak doświadczoną, tak wpływową polityczkę jak ty? Nie, no oczywiście, to jest... tu wyjaśnienia są różne. Na pewno nie kupowałbym takiego prostego wyjaśnienia, że to jest bieda, że to są tylko i wyłącznie kwestie ekonomiczne i na Trumpa głosują wyłącznie biedni. Bo jak czy biedni, czy zdecydowanie ubożsi, bo... No, natomiast na te Clinton, to proszę Państwa, ktoś ma dużo, to chce mieć jeszcze więcej. To pewnie, no wiadomo, kto głosuje. No, jeżeli ona mówi, że Polskę postawi w stan oskarżenia, że sprzeniewierzono majątek Żydom, a co to ją interesuje? Co tu w Polsce? Że tu Kościół katolicki, że tu papież. Co to ją interesuje? To ja mówię, że w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, tu nad Wisłą, na Dobrej, 56, gdzie są z gruntu tylko polscy studenci, to jest dużo o papieżu. No to aż dziwne, że nie ma ten papież takiego zainteresowania, żeby czytać. No bo oni chcieliby tutaj studiować, mieć te tytuły. Owszem, może to być, jest to możliwe, ale pieniędzy z tego nie będzie, bo nie ma pracy dla tych, co się tak tytułują, bo już teraz nie ma komunistów. Nie ma teraz docent doktor habilitowany, kawę dostaje w biurze pracy, herbatę i jakieś nagrody, jak to było u Hanki Gronkiewicz-Waltz w ratuszu, bo już Polska nie dała 200 milionów złotych. A jeszcze czego? Czy się stoi, czy się leży? Tak było, nie? W czasie komunistów. Czy się stoi, czy się leży, to się należy. Dajcie my, wy, oni. Dajcie. Zadzwonimy do Wojtka Moherowego. Co tam jest? 506-444-555. Co tam u tego Wojtka Moherowego? Co oni tam powiedzą? No tak, ale można powiedzieć, że taką grupą społeczną są te osoby młode, którzy mają tą niepewność zatrudnienia i tak dalej, a oni Langstrom, więc to znowu nie jest to wyjaśnienie tak proste. Trudno znaleźć jeden punkt, który wyjaśniłby popularność Trumpa. No cześć Wojtek, masz coś na dzisiaj? Takim symbolem. Rzeczywiście nie miało znaczenia. Ale co jest? Kogo obrazi? O 7, o 6. Aha, Mazowiecka miała być, tak? To dzisiaj? Niezależnie, który wygrywa moje osobiste. To dzisiaj tam. No. Lufcik? O której? O 6? No tak, tylko że wtedy. A, to nawet byłoby mi tu po tym domu, bo mam tam 10. Bardzo dobrze. Lufcik. O 18, ale to dzisiaj czy jutro? Bo Mareczek Zajączkowski powiedział, że nic nie wie, ale to on chyba mi ten Lufcik reklamował tydzień temu, to więc nie wiem, dlaczego on mówi, że on nic nie wie, on taki zmęczony, ten Mareczek Zajączkowski. Dobrze, no i dobrze, o 6 Lufcika, co jeszcze? A, Litwa, tu! Oj, to tam różnie teraz, nie wiem, tam fajnie jest. No i co, lepiej może do tej Litwy podskoczyć? Do tej Litwy najpierw podskoczyć. Gdzie to lepiej? No ważne jest to, co zacznie się dziwić. No, w Lufcie, a kto jest w Lufciku? Pokonany kandydat. Tak, pewniejszy, właśnie. No dobra, to do Lufcika zapieprzamy. No to na razie, bo ja tutaj radio kończę, to audycję prowadzę, nawet nie mam czasu tutaj tego komputera otworzyć, bo mam w domu komputer, wiesz, laptop od paru miesięcy. Ale i tak chcę do WW potem pojechać, wiesz, bo ja tutaj nie lubię na pocztę. Ja lubię mieć ogromne ekrany. I puszczam na ściany. No, dobra, to na razie, do Lufcika. No, zapraszam. No, tak. Nienawiść to kocha.
Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Owczarek, od poniedziałku do piątku, o 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Śmiertelny wypadek w Piotrkowie Trybunalskim. Wiadomo, że do tragedii doszło w Anglii, która w dużym Piotrkowie Trybunalskim doszło do tragedii, proszę Państwa. Trzeba uważać, nie ma pośpiechu w Polsce, tutaj, a cicho sza, bo tu jeszcze nie ma wyborów żadnych. Wybory to już u nas w Polsce jest po wyborach. Jest Kaczyński wybrany i już nie denerwować się i już nie trząść się. Dziękujemy. Teraz aktualna sytuacja na drogach. Awaria samochodu ciężarowego. Tutaj obserwujemy wciąż zdjęcie, pocztówkę, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i ci polscy studenci, polscy w Polsce, z Polski do Polski, ze wsi do wsi. Zapraszamy, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Będziemy obserwować tutaj dokładnie, co się w kraju Polski a dzieje. Będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Cichosza w Buwie na Dobrej 56 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, w Polsce a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Jak tylko podjadę na dworzec centralny, to od razu widać, że jesteśmy w Warszawie, w Polsce a. Wiadomości w Polsce a. Edukacja potrzebuje reformy, mówi premier. Rząd przyjął projekt ustaw wprowadzających zmiany w systemie oświaty. Minister obrony zapowiada zakup 1000 dronów dla wojska. Mają powstać w Polsce. Francuskie służby na tropie terrorystów. Zidentyfikowano koordynatora zamachu w Paryżu i Brukseli. Rząd jest przygotowany do przeprowadzenia reformy edukacji, zapewnia premier Beata Szydło. Rada Ministrów przyjęła dziś projekty w tej sprawie, prawo oświatowe i przepisy je wprowadzające. Szydło przyznała, że reforma edukacji jest trudna, ale jak podkreśliła, Polska jej potrzebuje. Naszym celem jest stworzenie szkoły bezpiecznej, która przygotuje młodych Polaków do dalszego życia, mówiła szefowa rządu. To, że dzisiaj Rada Ministrów przyjęła te projekty ustawy, jest dowodem na to, że nie tylko jesteśmy zdeterminowani, ale uruchamiamy cały proces. W tej chwili już legislacyjny projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu. Wierzę w to głęboko, że zostanie bardzo dobrze ten proces w Sejmie przeprowadzony i też, że Sejm będzie poczuwał się do tej współodpowiedzialności za przyszłość Polski. Projekt zmian zakłada, że wróci 8-letnia szkoła podstawowa oraz 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, a szkołę zawodową zastąpi 2-stopniowa szkoła branżowa. Zmiany mają zacząć się już w przyszłym roku. Diabetolodzy i lekarze rodzinni będą ściśle współpracować w leczeniu cukrzycy. Porozumienie w tej sprawie podpisali w resorcie zdrowia przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Joanna Stankiewicz. Dzięki współpracy lekarzy rodzinnych i specjalistów poprawi się jakość opieki diabetologicznej, uważa profesor Maciej Mołecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W moim przekonaniu bez wątpienia polski pacjent z cukrzycą skorzysta na tej intensyfikowanej współpracy między grupami lekarzy. Współpraca będzie polegała na wspólnych szkoleniach i opracowaniu wytycznych dotyczących opieki nad chorym na cukrzycę, dodał prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Tomasz Tomasik. Ułatwią pracę lekarzom rodzinnym, spowodują to, że mniejsza liczba pacjentów będzie kierowanych do opieki specjalistycznej. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że to lekarz rodzinny powinien koordynować leczenie pacjentów z cukrzycą, a w trudnych przypadkach współpracować ze specjalistą. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Powołano Społeczny Trybunał Narodowy. To obywatelska inicjatywa, która ma osądzić zbrodniarzy komunistycznych i zdecydować o ich symbolicznym społecznym wykluczeniu.
Porozumienie w tej sprawie podpisały w Warszawie fundacje Łączka i Reduta Dobrego Imienia. Chodzi o wskazanie zbrodniarzy komunistycznych, którzy do tej pory nie zostali skazani, mówi prezes fundacji Reduta Dobrego Imienia Maciej Spirski. Co będzie tą karą symboliczną? Wydaje się, że należy nawiązać do polskiej tradycji i tych zbrodniarzy skazanych przez Trybunał nazwać infamisami, czyli ludźmi pozbawionymi czci i honoru, którym żaden przyzwoity człowiek nie powinien podać ręki. Początkowo Społeczny Trybunał Narodowy ma się zająć inwentaryzacją zbrodni komunistycznych, a potem przejdzie do oceny działalności poszczególnych osób. Francuscy specjaliści do walki z terroryzmem są zdania, że udało im się zidentyfikować koordynatora zamachów w Brukseli i w Paryżu. Jest to prawdopodobnie mężczyzna posiadający belgijskie i marokańskie obywatelstwo. Więcej na ten temat Marek Grzeżyński. Zdaniem ekspertów francuskich pod nazwiskiem Abu Ahmad ukrywa się przebywający w Syrii 32-letni Usama Attar. Ma on być weteranem dżihadu. To on z Syrii sterował na odległość terrorystami, którzy dokonali zamachów w stolicach Francji i Belgii w listopadzie ubiegłego roku i w marcu 2016. Prowadzący dochodzenie nie mają wątpliwości, że rozkazy do ataku wydała ta sama osoba. Usama Attar alias Abu Ahmad widnieje na kilkunastu fotografiach, które miał przy sobie terrorysta skierowany do Europy. To pomogło w zidentyfikowaniu jego tożsamości. Według wywiadu i kontrwywiadu francuskiego miałby się zajmować nie tylko planowaniem i koordynacją zamachów, ale także rekrutacją terrorystów. Wśród nich miałoby się znajdować dwóch Irakijczyków, którzy wysadzili się w powietrze w pobliżu Stade de France w trakcie toczącego się tam towarzyskiego do spotkania w piłce nożnej. Także jemu organizatorzy zamachu w Brukseli przedstawili do ostatecznej akceptacji plan ataku w stolicy Belgii. Paryż, Marek Grzeziński, Polskie Radio. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Więcej informacji znajdą Państwo na portalu polskieradio.pl. Na wieczora zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami słaby deszcz, na wschodzie i północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura od 3 stopni na północy do 6, miejscami na południu i wybrzeżu. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Od minus 5 stopni na Podlasiu do plus 1 stopnia na Roztoczu i nad samym morzem. Na tysiące wniosków decyzję dostało 2200 osób. W innych województwach jest podobnie. W Wielkopolsce z 7000 wniosków rozpatrzono 1/3, na Mazowszu jeszcze mniej. Urzędy marszałkowskie alarmują też, że brakuje im pieniędzy na obsługę programu, a w przyszłym roku ma być jeszcze trudniej. Limit, który otrzymaliśmy od wojewody małopolskiego na przyszły rok, to jest tylko 295 tysięcy. Zgadzono się na to, że będzie brakowało ponad 1,5 miliona złotych na obsługę. Zmniejszenie środków na obsługę programu to decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Tok FM. To jeden z tematów dzisiejszego magazynu reporterów Tok FM. Godziny szczytu jak co dzień po 17. Na długi weekend synoptycy zapowiadają mróz i śnieg, dlatego drogowcy szykują się już do akcji zima. Jak donosi Agnieszka Wynarska, pierwsze solarki i piaskarki wyjechały już dziś na drogi, między innymi w Kujawsko-Pomorskim. Gdy przymrozkom towarzyszy mgła, na ulicach robi się ślisko, dlatego sprzęt stoi gotowy do pracy, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Tomasz Okoński. Szkoda, florek wapnia też na bardziej ostrą zimę. Pierwsze już solarki dziś w nocy wyjechały, bo taka pogoda potrafi być zdradliwa, szczególnie gdy właśnie nie ma śniegu. Jeździmy tak jak latem, a się okazuje, że miejscami naprawdę może być ślisko. Do zimy powinni też przygotować się kierowcy i nie chodzi tylko o zmianę opon na zimowe czy wymianę płynów w spryskiwaczach, przypomina Krzysztof Nowak z Inspekcji Transportu Drogowego. Wziąć margines na złe warunki drogowe oraz to, że mogą zdarzyć się nieprzewidywane sytuacje na drodze, wypadki, korki lub kolizje, co też może wydłużyć niestety czas. Kierowcy mogą sprawdzić aktualne warunki drogowe w informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod numerem telefonu 19 111. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, Tok FM. Już teraz prognoza na najbliższą dobę, a kolejne informacje o 16:20. Pogoda. Ostrzegamy kierowców, tej nocy już wszędzie będzie mroźno, do minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, tam też marznący deszcz, więc drogi naprawdę będą śliskie, zwłaszcza na północnym wschodzie, ale w wielu regionach tej nocy będzie padał deszcz albo deszcz ze śniegiem. Jutro w ciągu dnia kolejne przelotne opady, na termometrach do 4 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Reklama. Zapraszamy na historię.
historyczną, limitowaną wyprzedaż modeli Forda z rocznika 2016. Tylko teraz Volvo Kuga, Fiesta, Focus, Mondeo oraz inne modele z atrakcyjnymi rabatami. Zyskaj nawet do 19 400 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Reklama. Świat od podgląd. Agnieszka Wichnerowicz. Państwa gościem jest teraz Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I też współautor ze Zbigniewem Parasjanowiczem już drugiej książki o bohaterach, jeżeli mogę, i nie bohaterach, antybohaterach współczesnej Ukrainy, a więc wcześniej o byłym prezydencie Januszowiczu, a teraz właśnie wychodzi na dniach, już wyszła. Kryształowy fortepian zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki. Przyznam, że jeszcze nie przeczytałam książki, więc nie będziemy o niej rozmawiać, ale wrócimy na antenie Radia Tok FM, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o Białorusi, dlatego że dużo się dzieje w relacjach polsko-białoruskich. O Białorusi, na pieśni wam naśpiewamy, białe stopnie chata, wciąż czegoś brakuje, ten co w mieście mieszka, na wieś całkowuje, jadą ci miastowi, samochodu marzędy gaj. Jadą do rodzinnej wioski, aby zabrać, co się uda. Jak to zrozumieć? To znaczy, jak ty byś podsumował no, te odwilż w stosunkach polsko-białoruskich? Bo ja tylko przypomnę, historycznie wyglądało to tak, że raz było no, zamknięcie się zupełne, tam represje na Białorusi, sankcje łącznie z prezydentem Łukaszenką, zero relacji na jakimś wyższym rządowym polsko-białoruskim. Władzy już szakują, a było samochód trzeszczy, a tu jeszcze trzeba paść do Białowieży, zabrać dary puszczy, paść do Białej Mańki, jak na dobrych czasów, dobrej niespodzianki, jadą ci miasta, samochodu, rzędy dwa. Jadą do rodzinnej wioski, aby zabrać, co się uda. A dzisiaj jest u Litwinów, jest na Lubdziku. Który przyczynił się do tego, że doszło do rozmów. No to Wojtek źle mówi. Ale on kręci, bo mówi, że tak, że w Lubdziku pewniejsze. To czyli, że on pół wiedział, że tam coś jest. Deeskalowany konflikt. Tak, tak, tak. Nie strzelają. W związku z czym a też trzeba było jakoś nagrodzić Mińsk za to, że wykazywał przynajmniej życzliwą neutralność wobec Ukrainy. Włącznie z tym, że na Białorusi. Nie tam w Lufciku, to lipa. Na czasie działania wojennych na Donbasie ukraińskie śmigłowce. W związku z czym. Prezydent Łukaszenka jest mistrzem takiego lawirowania między Rosją a Unią Europejską, rozgrywania ich przeciwko sobie wzajemnie. No. Jak no to więc widzisz, jak już tego prezydenta w USA wybiorą, to będzie po co iść na ten wernisaż, bo dzisiaj to cicho sza tu w Polsce, a cicho wyjdź. W prawach opozycji, bo minister Morawiecki wizytę nie wpisał. Spotkania z opozycją. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tam w ogóle kwestie związane. No jak sobie naładowałeś, to naładowałeś. Jako takiej. Ja mam w ogóle tak, ale właśnie to są dwie rzeczy, które trzeba sobie ustalić. Czy my mówimy o prawach opozycji, czy mówimy o demokracji, czy o prawach człowieka. Bo jeżeli mówimy o prawach człowieka, no to okej. Okay. Ale jeżeli już mówimy o demokracji, bo to są dwie różne rozmowy, no tak naprawdę. I z punktu widzenia też tego, jak rozumie to reżim białoruski, to też są dwie różne rozmowy. Reżim białoruski może rozmawiać o prawach człowieka na takiej zasadzie bardzo handlowej, tak? Że my wypuścimy więźniów politycznych, a wy nam coś tam dacie. I tak się zresztą stało, bo oni wypuścili więźniów politycznych, a my dostali zniesienie sankcji. Jakie są cele? Co można osiągnąć? Można osiągnąć parę drobnych rzeczy, które w perspektywie lat mogą być przydatne, ale nie należy zapominać o tym, że takie gry z Aleksandrem Łukaszenką są bardzo ryzykowne i mogą doprowadzić do wielkiego rozczarowania. A tak się właśnie rozczarowaniem wielkim skończyła przecież polityka miłości Radosława Sikorskiego wobec Białorusi w 2010 roku. Jest jakaś różnica między tamtą... Różnicą jest Krym i różnicą jest Rosja. O ile zawsze się mówiło, że Łukaszenka próbuje jakoś tam w tej relacji w formalnym przecież sojuszu z Rosją szukać dla siebie jak najlepszej autonomii.
Białorusinami, o tyle teraz doszedł do tego jeszcze czynnik strachu. To znaczy Białoruś potencjalnie może być dużo bardziej wrażliwa na właśnie argumenty i przekonywanie Zachodu do różnych drobiazgów, które z naszego punktu widzenia mogą być przydatne. Nie mówiąc o twardym bezpieczeństwie, bo o tym też można rozmawiać, ale bo Ukraińcy rozmawiają chociażby, więc dlaczego my nie mielibyśmy, ale chociażby takie drobniejsze rzeczy jak dostosowanie bazy prawnej do standardu XXI wieku, która z kolei pozwoliłaby na przykład modernizację taką poważną przejść granicznych i dróg prowadzących do tych przejść granicznych. Czyli wcale nie mówimy o wielkim biznesie. Bo wielki biznes trochę też, ale to właśnie, bo jeżeli ja słyszę premiera Morawieckiego mówiącego o tym, że my mamy nadzieję na uczestnictwo w prywatyzacji, to ja pamiętam 2009-2010 rok, kiedy ja słyszałem dokładnie to samo z ust poprzedników pana ministra. Łukasznika nie lubi się pożywać kontroli nad dużymi, dobrymi przedsiębiorstwami. Nie lubi, tak naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć udane transakcje z zachodnimi biznesmenami. Ja kiedy rozmawiałem z ministrem Makiejem w 2000, ministrem spraw zagranicznych Białorusi w 2013 roku, czyli jeszcze przed Majdanem, on mi mówił, że my tutaj prywatyzujemy, zapraszamy Polacy i tak dalej. I no to ja poprosiłem, żeby podał przykład, on mi podał przykład pięcioletniej historii właśnie takiej udanej. Więc no to są na palcach jednej ręki. Oczywiście gdyby się zdało, to fajnie, ale... To, że pociąg do Grodna jedzie, rozumiem, jest... Oczywiście, jest to jakiś mały sukces. To, że do Grodna my też będziemy mogli pojechać po bezwiz, to, że Białorusini pracują nad prawem, które pozwoli w ogóle obywatelom Unii Europejskiej na pięciodniowy pobyt na Białorusi bez wiz, o ile będą tam wjeżdżać przez lotnisko w Moskwie. Rozbudowa przejść granicznych, ale też kwestia Polaków na Białorusi, bo to też nie możemy zapominać o tym, że nasza mniejszość tam jest. Tak, i ostatnie doniesienia są tak, piszą o tym media. Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi wydała uchwałę, w której wyraziła sprzeciw wobec opisywanych w mediach planów rozwiązania problemu polskiej mniejszości na Białorusi. Czyli jednak zwrócę na to opisywanych w mediach, bo to jest ta obawa, o której dziennie piszą gazety, że właśnie coś tu może być, że polski rząd handluje, jak to się mówi, białoruskim, żeby ten nieuznawany przez polski rząd związek, ten reżimowy, połączyć z tym, który Polska uznaje. O tym się faktycznie mówi i o tym się, i tego na pewno chcieliby Białorusini, to znaczy ich model proponowany już od lat, to nie jest nowość, o rozwiązania kryzysu wokół dwóch wzajemnie nieuznających się zarządów Związku Polaków na Białorusi miałby polegać na tym, że przeprowadzamy zjazd zjednoczeniowy. No i tam zostanie wybrany nowy zarząd głosami wszystkich, prawda, członków lojalnych wobec tego zarządu, co doprowadziło pewnie do tego, że albo uzgodniono by na jakąś kompromisową figurę. No, albo ja to raczej idę jeszcze raz na pocztę i chcę do Bułów skoczyć, a to ma za większą. Jeśli mam być szczery, to ja byłem w Mińsku w ostatnią jesienią, przepraszam, wiosną tego roku, latem tego roku. I rozmawiałem między innymi na ten temat z ludźmi bliskimi administracji prezydenta Łukaszenki, którzy odpowiadają za między innymi relacje z Polską. Ja ich pytałem o to, co ze Związkiem Polaków na Białorusi i oni mi powiedzieli, że w zasadzie to nic. Znaczy my uznajemy, że nie poruszamy tego tematu i polska strona też nie, rozumiem, że tutaj trudno znaleźć jakiś kompromis. No i rzeczywiście musimy kończyć, no ale to jest długa dyskusja i każdy ma trochę swoje zdanie, ale też dzieje się to kosztem jednak tego stawania jednoznacznego w obronie opozycji i działalności niezależnej na Białorusi, medialnej. No to jest dobre pytanie, bo to nie jest tak, że nie da się zrobić tak, że będziemy z Białorusią rozmawiać i załatwić swoje interesy, a jednocześnie będziemy pamiętać. To umiemy właśnie, to jest jedno pytanie. A drugie jest pytanie takie, czy to tam jest spać. Z kim współpracować w takim razie. Dlatego, że okej, można finansować opozycję. O, radio, no radio jest okay, super. Radio, ja uwielbiam radio. Jak ja coś robię, to ja wolę radio. Bardzo Ci dziękuję. No, Michał Kotowski z Dziennika Gazety Prawnej u Państwa gościem. Przypomnę też, bo właśnie książka Reportaż Kupi do Księgarni, autor wspólnoty z Zbigniewem Pracowiczem Kosztolego, kryształowego fortepianu, czyli biografii prezydenta. Dziękuję. Świetny podgląd. Oferta specjalna. Teraz w sklepach Euro. 50 centów.
Light, Smart TV Samsung, budowane BG za 2390. Nie wiem, jego nawet mogę się nie wiedzieć, dlaczego Intel Core i 3990. Ja tam do tych nic, no to nie pójdę, bo za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Aż tak bardzo nie będę pani doktor, jak umierasz na temat kaszy u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Byle, że rodzice mają problem, że go rozpoznają. Dlatego polecam wyrób medyczny Hematek Słoniarz. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszle suchej, jak i mokrej. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Hematek Słoniarz nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Hematek Junior na kaszle suchej i mokrej. Wspomniasz wakacje? Chciałbyś znów poczuć ich smak? Odwiedź stamina.pl i zamów oryginalne produkty. A ja już kiedy jako internetowy z żywnością odwiedzalną i wydarzeniem. Trzeba coś tam wpisać, ale ja tam potem. Ameryka podzielona także USA na swój biznes. A ponadto 11 listopada ukradziona święto. Polityczne ekshumacje. Zawsze 4 tysiące. Falanga idzie do wojska. Oszatani dzisiaj mamy, oszatani. Już w sprzedaży.